22 marca 2024 roku. Podsłuchując mój ostatni filmik, zobaczyłam, że właściwie to powinnam oddać głos tym dźwiękom właśnie. A ja tu się przemądrzam i zagłuszam tę ptaszynę. Odrobinę zieloniutko, ale tylko odrobinę. Taki piękny deszcz popadał. No to ruszy to. Któregoś pięknego dnia przyjdę tutaj i aha! I już w tę ścieżkę się nie zagłębię, bo będzie po prostu zagęszczona cudowną zielenią. A dopiero człowiek stwierdza, jak bardzo się stęsknił za tym zielonym światem, kiedy tak długo go nie ogląda. To nie jest, że zdarzało mi się i zdarzać będzie pojechać do Irlandii i tam wiecznie zielono, ale ta zieleń też jest inna zimą, jesienią, a inna wiosną i latem. Czy jakiś ciepły kraj? No tak, tak, zieleń jest, ale to nie to samo. To nie to samo, co czekanie na tą zieloność, której nie było widać przez tyle miesięcy. A temat to ja mam dzisiaj wcale nie zielony i bardzo poważny. Szukanie ratunku. Szukanie ratunku wtedy, kiedy wzywamy pogotowie, bo potrzebujemy, żeby ktoś nam pomógł. Szukanie ratunku, kiedy dzwoni się do przyjaciółki, przyjaciela. Szukanie ratunku, kiedy przyczepia się na słupie wlepkę na dziś. Obserwuję te wlepki już od jakiegoś czasu, które pojawiają się na słupie, na słupach, na latarniach właściwie mojej trasy spacerowej. I teraz pojawiły się trzy nowe. Chłopcy też płaczą. Zmiana jest zawsze możliwa. Chodzę na terapię, a ty? Jeszcze jedna. Czasami są złe dni. I tak zastanawiałam się nad tym, kto to jest. Jakiego ratunku potrzebuje ten człowiek, który przyczepia te wlepki na słupie, napisane starannym pismem. I można by podejrzewać, że po prostu, no, taką zabawę sobie wyznaczył i po prostu zwyczajnie przylepia, a może ktoś przeczyta, a może coś, a może ktoś. Nie wiadomo, czego ten człowiek oczekuje. A może tylko tego, że ktoś przeczyta. Ale dzisiaj przyszło mi do głowy, że to też jest ktoś, kto szuka ratunku. Kto potrzebuje ratunku. No i tutaj wypada podzielić szukanie ratunku na to pójście do lekarza, no i na to pójście do psychiatry czy terapeuty. A jedno trudniejsze od drugiego. Szukanie ratunku. Ludzie w potrzebie zachowują się tak różnie. Ci, którzy cierpią, szukają ratunku. Czasami nie można się do nich zbliżyć, choć potrzebują tej pomocy i tego ratunku. Ale zieją taką agresją, taką niechęcią, takim... No proszę, co tu się wyprawia? Że po prostu trudno do nich podejść. A to jedna grupa ludzi,
I jak dotyczy to fizyczności, czy duchowych problemów, czasami jest podobnie. Jest mi źle, szukam ratunku, ale nie potrafię okiełznać tego żalu, tego smutku, tego niezadowolenia, że mnie się to przydarzyło. Dlaczego inni mają lepiej, a ja tutaj to i tamto? I myślę, że często ci, którzy są w otchłani rozpaczy, mają podobne reakcje, kiedy jest im źle ze sobą, kiedy jest im źle ze światem, kiedy coś się zawaliło i szukają ratunku, ale są tak nieprzyjemni, tak agresywni i tak niecierpliwi i tak, że po prostu świat chce im ten ratunek dać, ale oni odgradzają się. Po prostu się odgradzają w ten właśnie sposób od tego, żeby ten ratunek przyszedł szybciej. Ale myśląc o tej osobie, która nalepia te wlepki na dziś, pomyślałam sobie, że ten człowiek szuka ratunku, ale równocześnie chce swoimi myślami, refleksjami, obserwacjami podzielić się z innymi, bo może w tym swoim poszukiwaniu ratunku czuje potrzebę, że ten ratunek również może przynieść innej osobie. To niesamowite, ale tak mi właśnie przyszło to do głowy. Właśnie ludzi można by podzielić na takie dwie grupy. Tych, którzy szukając ratunku, opóźniają to przez swoje reakcje, przez swoje cierpienie, które zawsze można uznać za jakieś usprawiedliwienie, choć nie do końca. I ta druga grupa, która cierpiąc, myśli, że może czynić dobro, że może komuś przynieść otuchę, nadzieję, podpowiedzieć jakąś dobrą myśl, pokrzepienie i cierpiąc nie zasklepiają się w tym cierpieniu, w tym szukaniu ratunku, niosą ratunek bliźniemu. Można by takich przykładów podawać całe mnóstwo. Kiedy o takim człowieku mówi się, że to ktoś wyjątkowy, ktoś cierpiący, który szukając ratunku podaje rękę bliźniemu. A historia podaje wiele takich przykładów. Nie z filmu, nie z książki, tylko z życia. No i można sobie by zadać pytanie w tym momencie, a jak ja szukam ratunku? Czy umiem zauważyć bliźniego, który może też tego ratunku potrzebuje? Dobre pytanie. O piękny lesie wiosenny. Zaczynasz być rozśpiewany. O, a w tle samolot. Ale ptaszyna się nie daje. Jest pięknie. Myślę sobie, że warto się czasami nad tym zastanowić. Czy
cierpiąc i szukając ratunku, nie okładamy wszystkich na prawo i lewo, co nigdy nie sprzyja, bo ta energia, która za tym idzie, wcale nie sprzyja. Ale wiem, że muszę tutaj się popisać pewnym cytatem, który jest kwintesencją wszystkiego, o czym teraz mówię. Kiedy jesteś dobry dla innych, najlepszy jesteś dla siebie. Jakie to jest mądre. Nie wiem, czy każdy tak samo to odczuwa, ale kiedy zrobię coś, co kogoś ucieszy, albo wiem, że pojawił się uśmiech na twarzy tej osoby za moją przyczyną, a może czasami mogę w czymś pomóc konkretnym, a nie tylko fikimiki i gadki jakieś i żarciki, to wtedy jakby te bolączki moje zmniejszają się, gdzieś znikają, odchodzą, a czasami po prostu znikają. Znikają, odchodzą, to chyba to samo. Są inne. I zatrzymałam się przy tej zielenienie, bo po prostu zaraz się zrobi zdjęcie. Cudowne. Po co mi tyle tych zdjęć? A po to, że wykorzystuję potem te zdjęcia, kiedy nagrywam jakiś wierszyk, to podkładam właśnie moje zdjęcie pod tekst. No muszę wrócić trochę do poezji Jana Twardowskiego, bo się zaniedbałam. No i tak sobie myślę, co ja teraz przeczytam, bo skończyłam czytać piękną, prawdziwą książkę Wyznanie, Moja długa droga do Boga. Autorka pozwoliła mi to przeczytać. No i tak, nie mam teraz pomysłu, bo na moim kanale tyle tego jest. A to, co chciałabym przeczytać, to prawa autorskie mi nie pozwalają. I dobrze, oczywiście. Zgadzam się z tym. No ale podsumowując i kończąc mój filmik, taka właśnie refleksja mi przyszła do głowy. Ciekawe, czy spotkam kiedyś tę osobę, która nalepia te wlepki. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że to młody chłopak, który chodzi na terapię, a ty, który... No nie wiem dlaczego tak pomyślałam, może być to dziewczyna, może być to osoba, może w moim wieku, ale ciekawa jestem, kto to jest, bo mam ochotę podejść do tej osoby i serdecznie ją uściskać. No, miejmy nadzieję, że się nie będzie broniła. Z takimi szeroko rozłożonymi ramionami podejść i uściskać kogoś takiego, kto w moim odczuciu, szukając ratunku, niesie też ratunek bliźniemu. Amen. Pięknego, radosnego, spokojnego dnia, z taką refleksją właśnie, szukając ratunku, dobrze, żebyśmy jednak rozglądali się wokół, bo może tych, którzy szukają ratunku, jest więcej.